Witamy Ciebie. Jesteśmy na pokładzie Mercedesa klasy R, wyposażonego w silnik 3,5 litra, 272 konie mechaniczne. Jest auto z 2011 roku, silniczek V6, o oznaczeniu bodajże M272, bardzo dobrze znana jednostka, świetnie znosząca instalacje gazowe. Auto przede wszystkim duże, komfortowe, ale niestety dosyć dużo pali, dlatego też trzeba coś z tym zrobić. Zabierasz w podróż mnie? No przejedziemy. No to jedziemy. Zapraszam. Piotruś, jedziemy, co? Tak, jedziemy w podróż? Egzamin stufania. Na razie egzamin stufania. Fajne autko. Bardzo, proszę Państwa, komfortowe. Bardzo mi się podoba. Jeździ mężczyzna czy kobieta? Przyjechała kobieta. Rozumiem. A kto jeździ docelowo, tak, kto jest głównym kierowcą, to ciężko powiedzieć. No bo właśnie powiem Wam, że wykonanie tego autka jest takie piękne, co? Takie jednak ma swój urok, takie właśnie beżyki, taka jasna skórka, a nie, to musi być kobitka, ma tutaj, wiesz, fotelik dla dziecka, wygodny, piękny. Jak to Mercedes, Mercedes to przyzwyczaił do fajnych, naprawdę wygodnych wnętrz i do dobrze wykonanych. No, fantastyczna sprawa. Jedziemy, drodzy Państwo, w trasę, sobie pogadamy. Sam ostatnio miałem troszeczkę okoliczność zapoznać się bliżej z marką Mercedes, no i faktycznie jest wygodnie. Jedzie? Pięknie, bardzo wygodnie, cichutko. Co ciekawe, połowę taniej już. Już po montażu, tak? Wykalibrowane, auto zrobione? Auto jest skończone, zamontowana została instalacja BRC Sequent Plug and Drive. Jest to włoska instalacja, więc ta dwuletnią gwarancją bez limitu kilometrów, co jest bardzo ważne, jeżeli ktoś robi dużo kilometrów i chce mieć pewność tego, że instalacja będzie sprawowała się wzorowo, no to właśnie najlepszym rozwiązaniem, a w sumie jedynym, jest wybranie kompletu Energy Gas Polska plus BRC. BRC i LPG. Dokładnie. Piotruś, on ma ile koni? 272 konie mechaniczne. Tutaj mam instalację z jednym reduktorem. Super, właśnie jeden, nie? Tak, nie trzeba. Ona tu w zupełności wystarcza. No i przy spalaniu tego auta, z tego co tutaj klientka mówiła, jest to około 17 litrów na 100 km po 17? Mieście. Po mieście około 17 litrów. No właśnie, przy cenie benzyny 6 zł, no to mamy kwotę. Już mamy 6. No. Drodzy Państwo, 6. I tu jak będziemy zawracać, to mam nadzieję, że Państwu pokażę, że gaz co prawda już ląduje gdzieś koło trójki, ale 6 to jest benzyna. Więc to tylko dlatego, że benzyna się troszeczkę wstrzymała. No tak, ale pójdzie, bo wiesz, wszyscy boją się chyba przekroczenia tej magicznej szóstki, nie? Psychologicznej bariery. Tak, Piotruś, ten samochód montowałeś jeden dzień, dwa dni, półtora dnia, jak się montuje? Taki dzień z drobnym haczykiem. Dzień z haczykiem. Wiesz co, miałam ostatnio takie pytanie, bo klienci mówią tak. Jeżeli samochód ma 270 na przykład koni, to jaki reduktor musimy dać, żeby był elegancki zapas mocy? Jakie to są reduktory? BRC to ma ile? Przy silniku wolnosącym reduktor BRC uznaje się, że obsługuje około 350 koni mechanicznych. A, czyli patrz, jaki dajemy zapas. Tak, to ma 270, dajemy 350 reduktor. Dokładnie. Nie żałujemy klientowi. Przy silniku turbo, no to powiedzmy do 300 koni. A przyspiesz trochę. O, słuchaj, jakie pięknie ci powiem. Przy silniku turbo do 300 koni. No widzisz, tam uważaj za mostkiem, bo wiesz, nie, stoją wiem, tam czasami tutaj panowie błękitni. Błękitne znamy, ptaki. Znamy te, jak to się mówi. Ładnie. Czyli widać, że jak depnąłeś, pięknie się trzyma autko. Tak, jak najbardziej. Nie ma różnicy, jeżeli chodzi o jazdę względem benzyny. Super. I kiedy jedziemy na gazie, to jest dlatego, że mamy tutaj pieczołowicie wyregulowane, aby auto miało takie same parametry jak na benzynie. Przede wszystkim bezpieczeństwo dla silnika. Ekstra. A po drugie komfort jazdy, no i osiągi oczywiście, żeby nie zostały w żaden sposób tutaj zminimalizowane. Powiem Ci, że Mercedes to Mercedes. Co? Elegancki. Tak, tutaj jeżeli ktoś oczekuje komfortu... Tu też deptamy? Drodzy Państwo, troszkę depniemy, co? Możemy, gdzieś? Jak najbardziej. Depnęliśmy. Żeśmy ładnie się zbierali. Ale jesteśmy w terenie zabudowanym, także szybciej nie jeździmy. Tu już klientka, czy też klient we własnym zakresie sobie osiągi auta sprawdzi. Ale musisz przyznać, że musimy od czasu do czasu przycisnąć, ponieważ chcemy mieć pewność, że auto, które oddajemy klientowi czy klientce, tak, że nie będzie przy obciążeniach szarpnięć czy coś, żeby też ktoś się nie Albo się nie zadławił na przykład, nie? Bo tutaj właśnie klientka na pewno wozi jakiegoś dzieciaczka, w związku z tym, żeby nie miała obaw, że coś może się stać nie tak i że może, nie wiem, braknąć tej mocy pod nogą. Nie braknie, bo reduktor 350, wtyskiwacze też dobre. Spokojnie wystarcza wszystko, do tego dochodzi jeszcze... przede wszystkim wydaje mi się doświadczenie w tego typu silnikach, w tego typu konstrukcjach. No doświadczenie, Piterku, to masz. Chciałam właśnie tu pochwalić Piotrka, że
to jest jeden z moich ulubionych chłopaków, takich montażowych. Bardzo zdolny, bardzo kreatywny. Parę lat w branży. Trochę popracował już w Energy. Ile? No, w lutym będzie 10 lat. 10 lat? Tak. Drodzy Państwo, w następnych filmach jak pokażę Państwu, jak Piotrek wyglądał 10 lat temu. Nie A poznacie. Może unikniemy tego. Dobra. Idę, Piotr, już do Ciebie. Już tu teraz ładnie powiedział co i jak. Poproszę Cię. Tutaj pod maską, jak to w Mercedesie, za dużo nie zobaczymy. Jak widzimy, silniczek wyraźnie V6. No i z elementów, które zamontowaliśmy, no to tutaj widzimy filtr fazy ciekłej z elektrozaworem. Tutaj mamy filtr fazy lotnej. Tam poniżej mamy reduktor, czujnik ciśnienia, komputer sterujący. Możemy tutaj sobie dostrzec tuż obok lampy. No i wtryskiwacze, tam odrobinkę jest, widać je pod obudową filtra. Są to wtryskiwacze BRC. Nie wiem, czy z drugiej strony też może odrobinkę będzie widać. O, troszkę je widać. Wtryskiwacze koloru pomarańczowego, odpowiednio dobrane pod parametry tego silnika. Tutaj wspomnę, jest 272 konie mechaniczne, silniczek V6. Jednostka bardzo dobrze znosząca instalacje gazowe. Przejdźmy teraz do przełącz do wlewu gazu. Służę pomocą. Proszę bardzo, jak ładnie się przydałam. Proszę wlew bardzo. Gazu mamy pod klapką wlewu benzyny. Jest to wlew z dokręcaną końcówką. Pozwoli on na to, aby po zamknięciu klapki instalacja była całkowicie niewidoczna. Zbiornik mamy w bagażniku. W miejscu, można powiedzieć, pozostałym po kole zapasowym, aczkolwiek koła zapasowego prawdopodobnie tu nigdy nie było. Jest to zbiorniczek zamontowany troszeczkę pod kątem, gdyż za bardzo nie ma innej możliwości. Zbiornik o pojemności 55 litrów brutto. Myślę, że nawet tym autem pozwoli na przejechanie około 300 km w trasie. Wynik jak najbardziej świetny. Zapraszam jeszcze do przełącznika zatem. To już będzie ostatni element instalacji gazowej. Co, ja go tak w promieniach słońca, go patrz jak się błyszczą tutaj chromiki, zobacz. Kolor ma ten, zobaczymy tu piękny. I przełącznik zobacz. Mamy też w takim dyskretnym miejscu. A, przełączniczek mamy tutaj, zobaczcie Państwo, fajnie to wygląda. Tak, jest widoczny przede wszystkim dla kierowcy, czyli głównego użytkownika z zewnątrz, nikt nie musi go oglądać. Tak, a poza tym jakoś tak jest zrobione, że w ogóle nie wadzi, fajnie wygląda. No prawie, Piotruś, prawie jak rozwiązanie fabryczne. Czyli co? Tutaj mówisz, że Mercedesy, żeś tam właśnie ten już lubisz teraz? No tak, też już tak. Mercedesy? Udało się polubić. Tak, na samym końcu ten czarny właśnie to jest Piotrka. Proszę bardzo. Czyli co? Lubi Mercedesy? No lubię. Zapraszam do skorzystania z naszych usług. Chętnie się tą marką zajmę. No jakoś tak. Robię, zamontuję. Przypada do gustu. I będzie fajnie działać. Dobra. Także zapraszamy też do śledzenia wszelkich nowości, które będziemy udostępniać. Myślę, że jeszcze nie raz zaskoczymy. Z pewnością tak. Zapraszamy do Piotrka, zapraszamy do Energy. Wszystkie Mercedesy. Pozdrawiamy. Dziękujemy. Do zobaczenia ponownie.